Siema, ja jestem Bartek, a dzisiaj chciałbym zrobić pokoik Nessus, który jest przeze mnie lekko zaczęty. Głównie z tego powodu, że chciałem go nagrywać sobie dzień wcześniej, ale taki aktualizacja softu, która tam wystąpiła, trwała godzinę 20 u mnie, dlatego miałem z tym problem. A sobie już przypominam, gdzie ja to wrzuciłem. Tutaj to wrzuciłem. etc int init.d nessus start. To już po instalacji, po wszystkim można łatwo wyszukać w internecie instalację. Jak ktoś ma jeszcze problemy, to bardzo przydatny link. Po rejestracji oczywiście można też pisać, nie wiem, wydać swoją nazwę systemu, na przykład Kali, no i na pewno wyskoczy. Można Windows, o, mamy bardzo proste instrukcje, tylko to mi coś nie startuje. Aha, no tak, mi to nie chciało wystartować, ja musiałem zrobić tak, local host, dokładnie. Dopiero po czymś takim mi wystartowało. Nie no, bez jaj. Ej, znowu? Przecież... Mała pauza. Dobra, parę minut minęło. Wróciłem. Czy ja pamiętam jakieś dane logowania? Tak chyba się zrobiłem konto? Tak jest. Dobra, jakie mamy targety? Na razie żadne. Jesteśmy zalogowani, mamy pierwszy ten. Pierwsze nasze... A, czym jest jeszcze jest Nessus? W sumie można powiedzieć. Nessus, jak wygooglujemy sobie, polecam googlować, kiedy czegoś nie wiemy, bardzo fajna sprawa. Mało ludzi wie, jak googlować, ale czasem się nauczą. Zastrzeżony skaner podatności na zagrożenia. O, przepraszam, odbiło mi się. To jest taki automatyczny... Boże. Taki automatyczny pentester, ale no wiem, jak działa automatyczny pentesterzy. Jak coś jest zbyt nowe, to raczej nie chuj. Dobra, as we log into the great buttons, launch a scan with a name of this button. O to chodzi? New scan. Tak jest, mamy to. Ja sobie przetłumaczę po polsku jeszcze, bo takie ciężkie słowa to są. Tworzyć niestandardowe szablony, wybory skanowania, jak dodatkowe, jak nazywa. Zaraz, tu chodzi, że wejdę. I... Tu mamy resources. Tak jest. Nessus. Oh, kurwa mać. Zmienia właściwości wtyczek. Oj. Jest. Wielu skanerów może współpracować ze sobą, co pozwala nam... A, jest to MikTeha, instaluję w tle, jeszcze na Windowsie, bo potrzebuję na studia. Scanners. Jakie menu pozwala zobaczyć... Scanners. Tak jest. Przejdźmy do typów skanów. Które hosty są żywe? Excuse me?
Czy ja to jakieś swoje IP pokazuję? Nie. Czekaj, co? Ja mam... Jak to po polsku brzmi? Pokażę czegoś za dużo, no proszę, żeby nie. No tobie chyba o to chodzi, nie? Tobie chodzi o host discovery. Ta jest. Najbardziej użyteczny skan. Co to znaczy? Odpowiedni dla dowolnego hosta. Tutaj. Basic Network Scan, Advanced Dynamic Scan. Nie no, raczej Basic ma być odpowiedni. Ile tam jest słów na pierwsze słowo? 5, no to będzie Basic. Basic, nie zapomniałem sobie napisać. Network Scan. Mamy to. Kabelek sobie poprawię. Zobaczycie, mikrofon działa, działa. It's often run on... Co? I oceniać ich poziom łamania. Batlock detection, malware scan. Kurde, fajna ta maszynka się wydaje. A się potestuje na jakichś stronach na studia. Mobile device scan. Ty no, potestuję sobie. Ale tak mi to wygląda na tego. Tak jest. Podczas wykonywania testu aplikacji sieci web, trzeba zawsze uruchomienie, którego skanowania może to być niezwykle przydatne, gdy pojawia się Nikto, Zap and Burp, żeby uzyskać pełny dostęp. To jest ciągle tutaj. A zrobimy to tak, o, pierwsze ma 3 literki. Web. MDM. I tyle. To po kolei, najpierw zaczynamy weba. A jak nie wejdzie, to ten drugi. Ale już wydaje się, jakby to było to. Co ty, Facebook, kurde, chcesz? Ja się dopiero wyciszyłem. Skying, ok. Włącz maszynę i połącz siecią. To chyba to zrobiłem. Utwórz nowy scan podstawowy, new scan, basic network scan. MBVR Network Contest, ok. Nazwijmy to First Scan. Kurde, jaki target chcemy? No to rozumiem, że nie uruchomiłem naszego targetu, tak? Rozumiem, że mam to poskanować. A wracam za 2 minutki, jak to się włączy. Dobra, minęły 2 minutki z hakiem. Mam nadzieję, że wystarczy. Już się w host pinguje. No i co? Zapisujemy nasz scan. Co ja mam zrobić? Create new basic. Co mi tu mówisz? Skanowanie. Jaką opcję można ustawić w basic, aby ustawić czas uruchamiania tego skanowania?
To już źle zrobiłem, nie? Configure. Nie, dobrze. A czym ty jesteś? Jesteś moją opcją. Schedule. Pięknie. Tylko jak... Czyli to nieważne. Muszę ustawić porty wszystkie. Assessment. A, to ma być. Cztery wyrazy? Aha, dobra, chyba wiem, o co chodzi. Tak. Port scan or ports. Tak jest. Dobra, mamy. Wejdźmy w opcję z siecią VPN. Może być dla nas korzystne. Nieco przyciemnimy skanowanie. Advanced. To sobie zapiszę obok. Scan allow band with links. Save and launch the scan. Save? No. Świetnie. Launch. Coś się zaczęło. Dzieje się. Dobra, no to mała pauza i wrócę, jak się skończy, bo nie mam pojęcia, ile to może trwać. Ja sobie odpaliłem na telefonie gierkę, ale widzę, że się skończyło. Dobra, co my tu mamy? Znaleziono 27 informacji. 20 co? Okej, tu mamy hosta, mamy podatności. Dobra, co ja mam zrobić? After a scan complete, can we detect the open port on this host? Dobra, mogę zrobić tak? Nie mogę. Nie mogę, ok. Czy tutaj coś będzie? To jest port scanners 20.80.6667. Świetnie. There seems to be a chat server running the machine. What port is on? Rozumiem, że chodzi o tego 6667. To jest. Tutaj angielski mój. Wygląda na to, że mam usterkę średniego poziomu SSH. Jak nazywa się ta luka? Tu coś widziałem właśnie. To było to. Jaki ty chcesz tłum? Średniego poziomu. To będzie to. Tak jest? Tak jest. Jakaś podpowiedź, czy to jest? Halo. Okay, family. What web server type and version is reported by Nessus? Um,
Nmapę bym się dowiedział, tutaj muszę szukać. Apaci. Kurwa, Apaci. I jakaś wersja tutaj? Mamy to. Wait, there is email? Co ty chcesz ode mnie? Połącz swoje serwery, a tu już, bo czytam na drugiej stronie. Google zapewni za darmo, jeśli masz konto e-mail, to... Okej. Czy ja to potrzebuję? Chyba nie, a dajmy completed. Dobra, i na końcu. Mówisz mi, że właśnie konfigurujesz aplikację internetową. Terminate, deploy, nie wiem, czy to sama, czy inna będzie, ale lepiej zresetować. Uruchom skanowanie dla nowe... OK. No to co? Hosty? To możemy wyrzucić, nie? Tutaj? Tak. MyScans, NewScan. Tako, save. To nie musiałem usuwać. Chociaż, launch. Poczytajmy, co jest dalej. Jaki jest plugin? A, czyli po prostu wyciąganie informacji z tego. Dobra. No to znowu wracamy za parę minut, jak się skończy. Tak. Czekałem chwilę, zrobiłem nawet dwa skany i tak mega mało wykryło. Wróciłem do polecenia i tu jest Run a Web Application Scan. No i przyszedł mi do głowy pomysł, że w sumie nie Basic Scan, tylko Web Application Test byłby trochę lepszym pomysłem. No i zobaczymy teraz, może coś więcej wykryje. Tu mamy Web Application Scan. No to widzimy, słyszymy się znowu za niedługo. W trakcie skanowania już widzę, że chyba był dobry wybór, ale jeszcze nie koniec. Dobra, skan się skończy dokładnie teraz. Przypomnijmy sobie, co było w poleceniu, dla was to była chwila, dla mnie trochę dłużej. What is the plugin ID of the plugin determining the HPP server type and version? Nie wiem, od góry. What is the plugin ID? Chyba nie jest to. O, DVVA. Akurat to, co on... Ta aplikacja, którą sobie serię zrobiłem. Może chodzi o to? Zaraz. Kurwa, ja będę mógł z pamięci robić chyba. Nie. Ej, nie ta linijka, sorry, ja czytałem palce niżej. Tak. Dokładnie. Co odpowiada identyfikacja. Tutaj jest ID po prawej. To nie jest to ID. Może... To? Ale ja sobie przetłumaczę tak dokładnie, spację. Dokładnie. Który określa typ i wersję serwera HTTP.
typ i wersja. Type and version. Dobra. Się mieni czasami w oczach. Tak jest. Dobra. File extension of the config backup. Znaczy, mogę to sprawdzić, ale ja DVVA trochę znam. Gdzieś tutaj będzie? Nie. Nie wiem, gdzie to będzie, ale no, znam odpowiedź z pamięci. O, zaraz. Backup file. Jest. Dobra. Mamy config, dokładnie. No, ja pamiętałem, że było PHP z tego powodu, że go tam przerabia. Jest tutaj Logic Scenery Contents Example. To będzie w katalogu PHP. Nie tak daleko. Zaczyna się od backslasha. To nie jest to. To jest coś, co jest po doksach. Examples, tak, tak. Examples jeszcze. Jest. Jaka niebezpieczna, jaka podatność w X-Frame Options. Tu mamy. Tak, clickjacking, dobra. Czy usunięcie czegoś konta na przykład. Jaką wersję PHP ten serwer używa? Sitemap? Nie. Zaraz. URL. Scan information. Nessus version. Scanner IP. Nie ma PHP version. O, tu mamy PHP coś. PHP version detect. Tu jest, dobra. Jak długie to jest? Takie długie, dobra. Siadło. Dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że dość miło się oglądało. Taki przyjemny, krótki. Na razie.